Nazywam się Leszek Pękalski. Mówią na mnie wampir z Bytowa. Uwielbiałem jeździć pociągami i zwiedzać w ten sposób Polskę. Zazwyczaj znikałem na kilka dni z domu i z powodu braku pieniędzy spałem wtedy w lasach. Pewnego dnia poznałem 17-letnią Sylwię, praktykantkę w jednym ze sklepów spożywczych we wsi Darszkowo. Miałem wtedy 25 lat, byłem głodny i prosiłem o jedzenie. Sylwia się nade mną zlitowała i postanowiła mi pomóc. Niejednokrotnie mi pomagała, przyniosła mi również jedzenie po swojej pracy i tego dnia, w którym zapytałem, czy zostanie moją żoną. Dziewczyna odmówiła, przestraszyła się i zaczęła uciekać, a ja złapałem ją i zacząłem dusić. Skończyłem jej żywot kosturem do sadzenia drzew. Gdy już przestała się ruszać, postanowiłem zaspokoić swe seksualne żądze. Wcale mi to nie przeszkadzało, że kochałem się z trupem.